Wiele się podziało przez ostatnie kilka lat, około dwóch lat nie było filmu na temat naszej kochanej pani youtuberki z Krakowa, czyli Eli Gavin. Ostatnio Elka nasrała tyle swoich wysrywów, że powiedziałem, że muszę, no bo się uduszę, po prostu. Moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie, ja jestem Nikodem Apoczkin, a to jest kolejny, już nie wiem który z kolei materiał o Eli Gavin. Dzisiaj pierwszy materiał z takiej króciutkiej serii, ponieważ te serie będą podzielone na takie 2-3 etapy. I zaczniemy sobie dzisiaj od policji oraz Eli Live'ów, bo Ela niedawno zaczęła live'y. No i się przyjrzymy dosyć dogłębnie sytuacji z policją oraz mopsem. Eli Gavin, drodzy państwo, chyba nie muszę przedstawiać, bo już 2 lata temu pierwsze materiały pojawiły się na moim kanale i oczywiście spadła na mnie i na moich przyjaciół Jameza P, Sergio Caneloni i Demagde sporo hejtu przez filmy La Carnuma i Mateusza Spysińskiego, gdzie twierdziliśmy jak małe dzieci, że ukradli nam dramę, co było generalnie niepotrzebne. Pewno się zapytacie, dlaczego ty, Nikodemku, to robisz? Dlaczego znowu srasz o Eli Gavin kolejnym filmem? No dlatego, że Ela sama się zesrała, no nie oszukujmy się, no. Ostatnio wokół Elki jest sporo po prostu kontrowersji i stwierdziłem, że nie mogę tak dłużej siedzieć i nie powiedzieć nic o tym, skoro z tą osobą miałem jakąś tam styczność. Może nie w dosłownym znaczeniu, ale internetowo miałem styczność i robiłem wcześniej o niej materiały, więc stwierdziłem, że w końcu trzeba ruszyć zadek i na nowo zacząć cokolwiek robić. Zacznijmy od tego, że Ela zaczęła robić streamy na początku roku. No i wszystko okej, no każdy może się rozwijać, tak? Ale niestety wiemy, jaka jest Ela i Elka potrafi zrobić wokół siebie sporo szumu. I tak jest też tym razem. Spytacie, dlaczego? Dla tych, którzy nie wgłębiają się za bardzo w sytuację Eli Gavin, to wam powiem, że treści, jakie Ela tam promuje, tak, są po prostu nieadekwatne dla osób, dla samego systemu YouTube'a, czy też dla osób takich mniejszych w wieku, na przykład córki Eli Gavin. Elka na przykład pije alkohol na streamach. Słyszałem też, że przeklina, dzwoniąc do swojego narzeczonego czy tam partnera, czy kogokolwiek, nie wiem kim jest, ale Marka Łangowskiego. Mówi otwarcie o swoich przygodach seksualnych. Ostatnio było też coś na temat castingu na Kochanka. No generalnie sporo takich dużych kontrowersji było na temat Eli. I tak było też bodajże, nie wiem, w okolicach wiosny, lata, jakoś przed wakacjami, przed wyjazdem Eli do Łeby chyba we wakacje, tam Marka poznała. Ale przed wakacjami była taka sytuacja, że do Eli na live'a weszła policja, znalazła się policja. Ela oczywiście spanikowana, tak. Nie mam tego materiału niestety przy sobie. Miałem kiedyś, miałem to, ten materiał uszykowany, ale nie mogę nigdzie teraz na internecie znaleźć. Jeśli wiecie, czy dalej ten live jest u Eli, to bardzo bym was prosił o to, abyście mi podesłali link. Wracając do tematu, no Ela po prostu na pewnym streamie zobaczyła, że pod oknem jej świecą niebieskie światła. I ponoć już to nie była pierwsza taka sytuacja, że że do domu Eli ktoś po prostu wezwał policję, tak? Gdzie Ela się wystraszyła, no i czekała, aż otworzą, aż zadzwonią. Ela czekała, aż zadzwonią. No i otworzyła Ela drzwi tym policjantom, tam pokazała dowód, tam wyjaśniła wszystko ładnie, pięknie. No policja generalnie dopytywała się Elę o to, czy się zajmuje dzieckiem, jakie ma stosunki z dzieckiem. Jakoś tak pamiętam ten fragment, nie za bardzo dokładnie pamiętam tego fragmentu, ale było coś takiego. No i oczywiście policja poszła i Ela zaczęła coś tam gadać dalej.
No jest generalnie grubo, jeśli chodzi o tą sytuację z policją, bo dodatkowo jeszcze przychodzą do Eli pisma z MOPS-u o to, że Ela ponoć źle traktuje swoje dziecko. Cześć, tu Nikodem z przyszłości, jestem aktualnie w trakcie montowania tego filmu i mam dla was pewien screen odnośnie całej tej sytuacji z MOPS-em, co mówiłem we wcześniejszym fragmencie. Jest to link do daily vloga z czerwca tego roku, dokładnie z końcówki. To jest początek tylko tego posta, bo dalszego ciągu nie mam. Mój nowy film na kanale YouTube. Daily vlog 28 czerwca 2021. Kąpiemy się w zalewie zakrzówek. Trening płetwonurków, mandaty straży miejskiej. Opowiadam o ataku internetowych hejtów po moim ostatnim live'ie. Znowu zgłoszono mnie do MOPS-u, że live'ując zakłócam sen mojej 10-letniej córki. Tylko że moja córka tego dnia, 27 czerwca, no i tam dalej nocowała u kogoś tam. No generalnie znalazłem ten fragment, jeśli się nie mylę, to chyba u Marka na grupie. To do samej sytuacji z Markiem, bo Marek ponoć usunął całą swoją grupę, wkurzył się na Elkę i z nią zerwał. Odniosłem się. Nie no, ten film raczej będzie po piątkowym live, w którym się właśnie odniosę do całej sytuacji z Markiem. Więc odniosłem się do całej sytuacji z Elą i Markiem, która miała miejsce bodajże w środę 10 listopada. Oglądajcie dalej, trzymajcie się. Był też fragment, i mam ten fragment, to za chwilę wam pokażę. Na streamie ponoć Ela uderzyła Marysię śpiąc. Wiecie, Elka przychodzi do Marysi pijana o godzinie 3 nad ranem, gdzie sama Ela powinna spać już w tym momencie, tak? Ale nie śpi, bo streamuje sobie, gada o kochankach, o seksie, pije. No i budzi swoje dziecko o 3 nad ranem, gdzie dziecko mówi: mamo, daj mi spać. Ale ona sobie z tego po prostu nic nie robi, tylko w pewnym momencie słyszymy plaskacza i nie wiemy, co dalej robić. Upsią. Ale też melodii nie pamiętam do końca, musiałabym przećwiczyć. Zwolna gaśnie słoneczna żarówka pod ogromną betonową wieś. Kocim krokiem podchodzi szarówka, już z ogonu wycofały się. Frasobliwe kolejek Madonny do kapliczek powracają gdzie? Telewizor z prognozą pogody. Szklana pogoda, szyby niebieskie do telewizorów. Szklana pogoda, szklanka naciąga bez humoru. Słuchajcie, muszę być cicho, bo nie chcę córeczki obudzić. Dobra, przygotuję się i następnym razem wam zaśpiewam, dobra? Usłyszę tam jakieś szelesty w głębi mieszkania. Kurde, za chwilę będę tu miała jakąś zadymę. Pójdę zobaczyć, czy nie obudziłam Marysi. Sekundę. Musiałam zdjąć buty. No nie, nie obudziłam się na szczęście, ale nie, jednak nie będę śpiewać. W moim przekonaniu jest to bardzo złe zachowanie wobec dziecka, bo Ela zachowuje się niestosownie do swojej roli, do swojej sytuacji, bo nie oszukujmy się, no wiemy, ile Ela ma lat. Ela ma 51 lat. No a zachowuje się po prostu jak rozkapryszona 20-30-latka, która chce się bawić. Ona ma dziecko i nie powinna siedzieć po nocach, robiąc streamy, upijać się, gadać o seksie jeszcze w momencie, gdy dziecko jest w domu. No nie oszukujmy się, to jest po prostu patologia. No, bardzo żal mi jest tego dziecka.
No i nie zdziwię się po prostu, jak w pewnym momencie mops z pomocą policji, czy nawet SWAT-u, chociaż antyterrorystów nie obstawiam, ale policja i mops może się bardziej wgłębić w sytuację Ellie i może w końcu mogą coś z tym zrobić po prostu i... Naprawdę jestem ciekaw momentu, kiedy Ella w końcu przejrzy na oczy, że robi coś źle. Nie tylko na streamach, ale w stosunku do Marysi, a o Marysi porozmawiamy już sobie w następnym odcinku. I uważam, że w pewnym momencie naprawdę mops może przyjść, zabrać jej to dziecko i Ella pewno napisze swój elaborat, albo będzie miała wywalone na całą sytuację i powie: o, nie mam córeczki, spoko, spoko, albo będzie płakała i coś będzie z tym robiła. Podsumowując, czy Ella powinna przyciągać swoją uwagę tak drastycznie i kontrowersyjnie? Nie. Według mnie nie, ponieważ są inne metody przyciągnięcia uwagi, na przykład swoją inteligencją, czy też swoim jakimś tam doświadczeniem zawodowym, którego, nie oszukujmy się, Ella nie ma. Tak, bo z tego co mi wiadomo, na trójkę zdała polonistykę i film. Na trójkę zdała polonistykę i filmoznawstwo. Także cóż. Drugą kwestią, czy Ella powinna aż tak się upijać? Też nie, bo to już podchodzi pod pato streaming. Tudzież rozmowy o seksie, wyzywanie Marka przez telefon, to też się zalicza w tym momencie do pato streamu. I dziwię się samemu YouTube'owi, że nie banują tych live'ów Elki, gdzie Daniel Magical, Gural, swego czasu Rafonix nawet robili takie... Meduza Official ponoć też, ten Rafatus. Wiele takich patostreamerów skończyło swoją przygodę po prostu na YouTubie właśnie przez takie odwalanie krzywych akcji i zbanowali ich, a Ella generalnie idzie w ich ślady i to jest bardzo złe, przez co można się po prostu doczekać tego, że to dziecko w pewnym momencie zostanie odebrane, bo policja czy mops twierdzą, że halo, ej, coś z tą kobietą jest nie tak. Coś z tą kobietą jest nie tak, ona nie nadaje się do bycia rodzicem. Kolejną kwestią i zarazem ostatnią jest to, w naszym podsumowaniu, że Ella powinna ograniczyć swój czas, więcej poświęcać czasu córce. To o tym powinienem powiedzieć w następnym odcinku, ale już tak rzućmy. Powinna mniej nagrywać, znaczy filmy niech sobie robi, ale po prostu tak, żeby poświęcić więcej czasu swojemu dziecku. Live'y robić o w miarę przyzwoitej porze i aż tak często nie upijać się na tych streamach i nie być kontrowersyjną aż do pewnego stopnia osobą, bo to może odpiętnować wtedy na życiu Marysi w szkole, na Eli życiu gdzieś tam w zawodzie, na mieście, w sklepie, gdziekolwiek, przez co naprawdę pewne służby mogą się tym zainteresować. Dziękuję wam bardzo, kochani, za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku o Eli Gavin. W następnym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak Ella traktuje Marysię. Dzisiaj już troszeczkę zaczęliśmy ten temat, ale zagłębimy się w ten temat bardziej. Jeszcze w tym tygodniu, mam nadzieję, coś się pojawi na ten temat. Trzymajcie się ciepło, do następnego filmu. Na razie, cześć.